Hej, dzisiaj w ćwiczeniach, które mogą Ci zaszkodzić, omówimy sobie jeszcze jedno ćwiczenie, które gdzieś tam nam umknęło po drodze, a na które także warto zwrócić uwagę. Mowa tutaj o tak zwanych skrętoskłonach. Pokażę mniej więcej o co chodzi. Znamy to ćwiczenie pewnie z WF-u lub z jakichś różnych zajęć grupowych. I pytanie, co tutaj jakby w tym ćwiczeniu może być niebezpiecznego? Przede wszystkim jakby połączenie zgięcia i rotacji. I to dość dynamicznej rotacji, która często będzie wchodzić w ten skrajny, już końcowy zakres ruchu. Dlaczego to może być niebezpieczne? Przede wszystkim wtedy, gdy mamy już jakieś problemy z krążkiem stawowym, z dyskiem w tym dolnym odcinku lędźwiowym, ponieważ to ćwiczenie bardzo mocno ten dysk obciąża. Samo zgięcie jest już dużym obciążeniem, ale dołożenie do niego rotacji, jeszcze dynamicznej rotacji, bardzo szybko będzie nam ten krążek odwadniać i może dość szybko także zniszczyć strukturę dysku, co będzie się przyczyniać po prostu do powstania wypukliny, a potem przepukliny i po prostu do dużych dolegliwości bólowych, jeśli to się po prostu nie będzie musiało skończyć jakąś operacją. Więc tutaj bardzo szczególnie powinny uważać osoby, które mają już jakieś incydenty, tak zwane incydenty dyskowe w kręgosłupie. To ćwiczenie może na ogół będzie mniej groźne, może nawet w ogóle nie przynosić jakichś dolegliwości bólowych u osób starszych, ponieważ tam często niektóre krążki stawowe, także w dolnym odcinku lędźwiowym, są po prostu już na tyle odwodnione, że tak naprawdę nawet jakieś wykonanie jakiegoś bardziej dynamicznego ruchu niekoniecznie będzie powodować jakąś powstanie jeszcze wypukliny. Dodatkowo to ćwiczenie też powoduje pewne wykonanie po prostu jakiegoś ruchu w stawach międzykręgowych, więc jeśli mamy jakieś masywne zmiany zwyrodnieniowe i to jakby zwyrodnienie jest tym głównym problemem w naszym kręgosłupie, to tak, to ćwiczenie może nie jest czymś, co bym zadał kiedykolwiek pacjentowi, ale ono może w jakiś stopniu przynosić jakąś ulgę, poprawę, dołożyć troszeczkę stopni ruchu w naszym kręgosłupie. Ale jeśli jesteśmy osobą młodą, a już szczególnie właśnie jeśli mieliśmy jakieś incydenty bólowe, to raczej powinniśmy się tego ćwiczenia wystrzegać, bo ono może dość niespodziewanie spowodować ból, tym bardziej, że nasz krążek stawowy unerwiony jest od zewnątrz tak naprawdę, tylko ta zewnętrzna powłoka, z niej mamy informacje, które przebiegają do układu nerwowego, więc na ogół ten krążek troszeczkę zaczyna się jakby psuć od środka, zaczyna się niszczyć jego struktura od środka, więc jeśli on nas boli, to my wiemy o tym dość późno, wtedy, gdy to uszkodzenie jakby dojdzie do tej zewnętrznej warstwy, więc warto też o tym pamiętać, że pewne uszkodzenia, pewna degeneracja krążków stawowych, ona najczęściej jakby przebiega wtedy, kiedy my w ogóle o niej nie wiemy, więc zawsze warto wrzucić troszeczkę zapobiegliwości, żeby po prostu niepotrzebnie sobie tego nie przyspieszyć. Czy my możemy jakoś to ćwiczenie zmodyfikować? Jakąś modyfikacją tutaj może być zamiast pójście w zgięcie w kręgosłupie lędźwiowym, to utrzymanie tego kręgosłupa lędźwiowego prosto, tak żeby zgięcie było w stawach biodrowych, możemy w ten sposób wykonać pewne rotacje, jakby utrzymując głowę względem tułowia nieruchomo. Głowa porusza się tak jak tułów. Możemy wykonać to nawet z rękami wyprostowanymi czy z dołożeniem jakichś ciężarków. I to będzie oczywiście bardziej takim czystym ruchem rotacji, także dość mocnym w odcinku piersiowym, co będzie dla nas raczej działać z korzyścią i nie będzie już takim zagrożeniem jak wykonanie tego ćwiczenia w ten sposób. Także zapraszam do tej małej modyfikacji. Myślę, że będzie ona cenna i zaoszczędzi przynajmniej jakąś jedną dyskopatię. Wszystkiego dobrego. Hej!